Dzięki. Moda się zmienia i nagle nasi bohaterowie nie palą już tylu papierosów, co kiedyś. Nienawidzę pożegnań. To, co zrobiła Betty Davis, było rewolucyjne. Żeby się tak przeistoczyć i pokazać całą gamę uczuć w dużym zbliżeniu. Charlotte Vale to wspaniała rola. Daje aktorom ogromne możliwości. Najpierw widzimy Betty Davis jako nerwową, nieśmiałą, zaniedbaną, starą pannę. Trzy kamelie, rok 1942. Proszę, naśmiewaj się ze mnie, tortury mnie. Lubisz to, prawda? Aż tu w połowie filmu przeobraża się i odzyskuje pewność siebie, stając się zupełnie innym człowiekiem. To jedna z tych ról, za którymi aktorzy przepadają. Betty Davis zawsze mnie fascynowała. To, jak pozwała wytwórnię do sądu. Oskarżyła ich o to, że nie powierzali jej ról, na jakie zasługiwała. Oczywiście przegrała tę sprawę. Mimo to wytwórnia nie straciła kontraktu. Gdy cierpiała na brak ofert, zamieściła w czasopiśmie Variety ogłoszenie o pracę. Myślę, że jest warta o wiele więcej. Sama nosiłam się niedawno z takim zamiarem. Katharine Hepburn pochodziła z wykształconej rodziny. Jej ojciec był lekarzem, a matka sufrażystką. Zachęcali dzieci do dyskusji i wyrażania swoich opinii. Tak powstała osoba, która nie bała się wyrażać swojego zdania. Żebro Adama, rok 1949. Mężczyznom pozwala się na wiele, a gdy kobieta robi dokładnie to samo, staje się wyrzutkiem. Skończyłaś? Nie. Od samego początku zadłużyła się w Tracy. Wraz z ich współpracą rozpoczął się ich trwający 27 lat związek. Wystąpili razem w 9 filmach. Po prostu zdecydowała, że on jest tym jedynym i że da mu całą swoją miłość. Oglądając Żebro Adama, ma się wrażenie, jakby podglądało się ich małżeństwo. To była idealna rola dla Katharine Hepburn. Czuć, że wierzy w to, co mówi o prawach kobiet, a robi to dość hałaśliwie. A przy tym potrafi powiedzieć to lekko, z humorem i niebywałą kobiecością. Była bardzo nowoczesną kobietą. Wyjaśnijmy to sobie raz na zawsze. Dzieci są w tym domu na pierwszym miejscu, przed każdym z nas. Może to nie w porządku, ale tak już jest. Zrobię dla nich wszystko. W filmie Mildred Pierce gra bardzo pozytywną postać. Zupełnie nie tego spodziewałabym się po Joan Crawford. Zawsze uważałam, że pasuje do ról złych i ambitnych kobiet. Natomiast tu gra męczennicę. Zupełnie nieświadomą zła, rojącego się w umysłach otaczających ją ludzi. Mildred Pierce, rok 1945. Wiedziałaś, prawda? O czym, mamo? Gdy dawał ten strój Lotte, wiedziałaś, że należał do mnie. Do ciebie? Tak, dorabiam w restauracji jako kelnerka. Moja matka kelnerką. Ma wyraziste rysy i emanuje z niej niezwykły spokój. Są momenty w Mildred Pierce, kiedy widz niemal słyszy trybiki pracujące w jej umyśle. Gdy moneta spada na ziemię, coś sobie uświadamia i zastyga w bezruchu. W jej przypadku doskonale się to sprawdziło. Dostała za to Oscara. To niezwykłe oglądać takie gwiazdy jak Bette Davis czy Katharine Hepburn ze świadomością, że przeszły do historii i są wzorem do naśladowania dla następnych pokoleń aktorów.
Mama ma kurczaka! Mama krówkę ma! Tata jest dumny, nie wiesz nawet jak! Krowa i kurczak.